snatched that wallet up and I ran home. Told me to believe or not to believe. A person's paradigm is like a window through which they see the world. Wychowałem się w domu, w którym właściwie w nic nie wierzyliśmy. Nigdy nie chodziliśmy do kościoła i nie przeczytaliśmy żadne religijne książki. Rodzice nigdy nie zmuszali mnie, abym w coś wierzył albo nie wierzył. Moja edukacja miała typowo akademicki i świecki charakter. W naszym domu nigdy nie wspominano o Bogu. O dziwo jednak, a może nie jest to aż tak dziwne, w coś wierzyliśmy. Pewnego dnia, gdy miałem 6 lat, szedłem ulicą do domu mojego przyjaciela, z którym miałem spędzić popołudnie. Kiedy się zbliżałem, nagle zobaczyłem duży, wypełniony gotówką portfel leżący na podjeździe samochodowym jego taty. Wow, nigdy wcześniej nie widziałem tylu pieniędzy. Chwyciłem portfel i pobiegłem do domu. Mówię wam, ależ byłem zdenerwowany. Przez kilka dni walczyłem sam z sobą w mojej sypialni, gdzie się zaszyłem. Po tym, jak wydałem $1 na kilka cukierków, portfel wręcz parzył mnie w ręce. Tak więc wcześnie rano podkradłem się pod dom przyjaciela, położyłem portfel na podjeździe i uciekłem tak szybko, jakby ktoś mnie gonił. Całe to moralne zmaganie miało miejsce w moim 6-letnim umyśle, który nie otrzymał żadnego wychowania religijnego. Tak więc w coś wierzyłem, chociaż dorastałem w niereligijnym domu. Można powiedzieć, że były to początki kształtowania się mojego światopoglądu. Chcę przez to powiedzieć, że każdy człowiek na naszej planecie w coś wierzy. Wszyscy posiadamy w naszych umysłach coś, co nazywamy czasem paradygmatem, jak w zmianie paradygmatu. Termin ten pochodzi od greckiego słowa paradigma. Para oznacza po prostu poza, obok. Digma odnosi się do wzoru lub modelu. Tak więc paradygmat to model, dzięki któremu wiemy, co dana osoba myśli na temat rzeczywistości. Albo ujmijmy to inaczej. Paradygmat to okno, przez które widzi ona świat. Jest to zbiór podstawowych idei kształtujących jej światopogląd lub system wierzeń. Zastanówmy się nad następującą kwestią. Na świecie żyje ponad 7 miliardów ludzi. Można by więc pomyśleć, że mamy do czynienia z niezliczoną ilością systemów wierzeń. Okazuje się jednak, że w zasadzie jest ich tylko 6. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę wcale upraszczać sprawy. Oczywiście istnieje wiele filozofii i religii. Wszystkie jednak sprowadzają się do 6 podstawowych paradygmatów dotyczących tego, o co chodzi we wszechświecie. Paradygmat pierwszy to materializm, a dokładniej mówiąc ateizm. Nie ma Boga, a życie to efekt biologicznego przypadku bez żadnego znaczenia. Paradygmat drugi to panteizm. Chodzi o to, że sama natura jest Bogiem i nie ma żadnych elementów odróżniających jedno od drugiego. Paradygmat trzeci możemy nazwać umiarkowanym teizmem. Bóg jawi się jako krwiożerczy tyran, w związku z czym wszyscy mamy kłopoty. Chyba że znajdziemy sposób, aby uśmierzyć jego gniew. Paradygmat czwarty to teizm deterministyczny. W tym światopoglądzie Bóg sprawuje absolutną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje. Zarówno dobre, jak i złe rzeczy mają miejsce za przyzwoleniem Jego suwerennej woli. Paradygmat piąty to deizm. Bóg stworzył świat, a potem zostawił nas własnemu losowi i śmierci. W żaden sposób nie ingeruje w nasze życie. I paradygmat szósty jest tym, co nazywamy łaskawym teizmem, określany czasem teizmem wolnej woli.
Z tego punktu widzenia Bóg jest miłością i stworzył nas do miłości, co oznacza, że musiał obdarzyć nas wolną wolą jako naszym podstawowym motorem działania. Wiem, że to bardzo krótka lista, ale wypróbuj ją czasem. Zatrzymaj się na moment i pomyśl o światopoglądzie, który ty wyznajesz. Z pewnością dojdziesz do wniosku, że pasuje on do jednego z 6 podstawowych paradygmatów. To tak, jakby każdy z nas stał przy oknie z widokiem na świat. Wszyscy posiadamy podświadomy obraz rzeczywistości, Boga i nas samych. Nawet jeśli nie potrafimy jasno sprecyzować naszego systemu wierzeń, w coś wierzymy. Przeczuwamy, czego pragną nasze serca i żyjemy zgodnie z tym, co podpowiada nam intuicja. Nawet jeśli nie potrafimy tego nazwać ani wyjaśnić, dzięki temu niesprecyzowanemu dyktatowi, zachowujemy się tak, jak się zachowujemy i jesteśmy tym, kim jesteśmy. Cóż, oddałem portfel właścicielowi, ponieważ gdzieś w głębi mojego 6-letniego serca wierzyłem, że zatrzymanie go byłoby złe. To nieuniknione. Wierzymy w różne rzeczy. A ty? W co wierzysz? Jaki jest twój paradygmat?